Cześć kochani i kochane, witam was serdecznie i zapraszam do filmu, którego niestety nie udało mi się nagrać w zeszłym miesiącu, ale już obiecuję, że co miesiąc będzie, czyli do inspiracji. To są takie filmy, w których mówię o rzeczach w ogóle nie kosmetycznych i w ogóle nie ubraniowych, tylko takich bardziej, wiecie, pożywek dla mózgu, typu muzyka, filmy, książki, czasopisma, cokolwiek, co było fajne w minionym miesiącu, co daje, co mi utkwiło w pamięci po prostu, co dało trochę do myślenia, bo wiadomo, że przez nasze życie przewija się pełno filmów, muzyki, książek, wszystkiego. Jest po prostu tego nawał, natłok. Po prostu mam ducha w pokoju. Ruszył mi się aparat. Anyway, mówiłam, że jest tego wszystkiego zatrzęsienie. Ale tak naprawdę bardzo mało rzeczy pozostaje z nami, pozostaje gdzieś tam z nami w głowie, w naszej głowie. Wydaje mi się, że po prostu jest tak teraz wielka łatwość tworzenia, wypuszczania filmów, wiecie, wypuszczania książek i muzyki. I jest tego tyle na rynku, że ciężko jest naprawdę wybrać jakieś takie fajne, wartościowe perełki. Nie wiem, 10, 20, 30, 50 lat temu ile się wypuszczało filmów rocznie czy nowych albumów muzycznie. Teraz macie tego, wiecie, tysiące na miesiąc, także macie, mamy w sumie, bo wszyscy jesteśmy w tym samym worku w tym momencie. Także ciężko jest coś fajnego wybrać, dobrze o tym sama wiem. No ale postaram wam się polecić rzeczy, które mnie osobiście się podobają, może wasze gusta też trafią, może wy mi też polecicie, bo polecacie mi bardzo fajne rzeczy, także czekam też na wasze inspiracje i na waszych ulubieńców niekosmetycznych. Dajcie mi znać pod filmikiem. Może zacznę od filmów. Pierwszym filmem to jest taki film, który mnie trochę zaskoczył, bo gra w nim Reese Witherspoon, która kojarzy mi się tylko i wyłącznie z tą, z Legalną Blondynką, z tą taką komedią, wiecie. I ona zagrała w takim filmie, który się nazywa, mam tutaj ściągawy, Dzika droga. To jest film oparty na książce autobiograficznej, takiej jakiejś pani pewnie z Ameryki. I chodzi o to, że babeczka po takim ciężkim załamaniu, kryzysie swojego małżeństwa, totalnym rozpadzie tego małżeństwa, takim psychicznym dole, postanawia przejść taką podróż, wędrówkę pieszo przez całe bodajże Stany Zjednoczone jakimś tam grzbietem, czymś tam, jakimś tam, nie wiem, nie pamiętam. No i w każdym razie chodzi o to, że odbywa taką właśnie małą wędrówkę, małą, wielką wędrówkę samotną przez takie, no właśnie przez te Stany, przez pustynię i przez góry i w ogóle, Fajny film, taki wiecie, z tych serii tych hollywoodzkich, które są takie, być trochę bardziej głębokie, więc nie jest to jakaś tam wyższa filozofia. Natomiast fajny, refleksyjny film, no nie jest to film komediowy, bardziej takich przemyśleń, bardziej jeżeli macie doła, bardziej jeżeli potrzebujecie czegoś takiego bardziej, wiecie, stonowanego, normalnego, już nie powiem bardziej w tym filmie ani razu, obiecuję, postaram się. Także fajny film, skłaniając do przemyśleń, trochę mi się kojarzył z taką, wiecie, hollywoodzką bardziej wersją Między słowami, czy to nie jest Między słowami Coppoli, ale fajny film, taki spoko, bezstresowy, można obejrzeć Reese Witherspoon od nowej strony, więc coś bardzo pozytywnego, aż mi się zachciało przejść taką wędrówkę grzbietem jakimś Ej, autentycznie mam tego ducha w pokoju, przed chwilą mi się ruszył aparat, a teraz mi się wyłączył, więc nie wiem, do którego momentu mi się nagrało, ale mówiłam o tym, że aż po prostu oglądając taki film, chcę się przejść w jakąś taką pieszą wędrówkę samotnie przez, nie wiem, miesiąc albo dwa miesiące bez niczego i po prostu iść, myśleć i trochę się uspokoić, trochę sobie w głowie wszystko poukładać. Nie wiem, jakim cudem ona dostała dwa miesiące wolnego z pracy, też bym chciała, ale no fajny film, polecam wam. Taki babski, ale z tych takich bardziej refleksyjnych trochę. Kolejny film to jest film znowu z taką gwiazdą, taką tym bardziej, jeszcze bardziej znaną, czyli z Arnoldem Schwarzeneggerem, który nie kojarzy mi się z żadną ambitną filmową rolą niestety, ale jest taki fajny film, fajny dla właśnie miłośników tematyki zombie i w ogóle, który ten film, piękna polszczyzna, nazywa się Maggie, czy coś takiego, napiszę w opisie do filmiku na pewno. No i właśnie na główną rolę gra Arnold Schwarzenegger, jest to film, kolejny film o apokalipsie zombie. No i w tym filmie Arnold gra ojca i jest tam jego córka, no i jego córka po prostu dodaje, staje tą jakby zarażona tym genem zombie, czy nie, genem zombie, nie da się genem zarazić, nieważne, wiecie, jest wirusem zombie, czy cokolwiek to jest. I ona po prostu odbywa taką bardzo wolną przemianę w tą istotę w zombie, po prostu. Nie będę wam więcej mówić, żeby nie zaspoilerować, bo to może ten, ale bardzo fajny film, powiem wam, jak na tematykę zombie, to znowu taki dosyć ambitny, bez jakichś takich
no nie jest taki strasznie głupi, wiecie, taki dosyć inteligentny, fajne podejście do tematyki zombie, takie troszeczkę od innej strony i pokazujące w końcu właśnie jakby ten problem od osoby, od strony jakby osoby, która staje się tą, tym zombie. Także fajny film, jeżeli lubicie takie klimaty i ten, znowu nic jakiegoś mega ambitnego, ale bardzo mi się podobał, bardzo ładne zdjęcia w tym filmie, także estetycznie mnie zadowolił film Magii z Arnoldem Schwarzeneggerem. Kolejny film jest coś z całkiem innej beczki, to jest film typowo babski, chociaż facetom też się będzie podobało, takim, którzy lubią takie rzeczy. Jest to idealny film na cięższy dzień, idealny film na doła, idealny film, jeżeli leżycie w łóżku, jecie lody i pijecie wino. Film nazywa się Pitch Perfect. I tak, trafiłam na niego dlatego, że teraz chyba w kinach leciała dwójka tego Pitch Perfect, ja nie oglądałam nigdy jedynki. Miałam właśnie taki dzień pod tytułem łóżko, wino i lody, także włączyłam sobie najpierw jedynkę, potem drugą, dwójkę pod rząd. Jakoś wcześniej ten film mnie nie skusił, bo tam jest napisane, że to jest musical, a ja musicale takie śpiewane niezbyt. No i na szczęście sobie w ten film włączyłam, bo to nie jest taki stricte musical, tylko to po prostu jest film, w którym dużo się śpiewa, są piosenki, ale to nie jest musical. I po prostu ta komedia jest rewelacyjna, po prostu przezarąbiste poczucie humoru, a po prostu gruba Amy rozwala absolutnie system, jest cudowna, jest wspaniała. Kocham ją, po prostu kocham ją, chciałabym mieć jej pewność siebie i po prostu jest perfekcyjna. Jeżeli nie oglądałyście jeszcze, to koniecznie Pitch Perfect jedynkę podlinkuję won i oglądasz po prostu, jak nie oglądałyście, bo to jest prześmieszne. Zwłaszcza jak lubicie takie, wiecie, na luzie, takie ostrzejsze poczucie humoru, bo to ogólnie akcja dzieje się nie w szkole średniej, tylko już potem, co to jest po szkole średniej, w koledżu? Nie wiem, jakby na polski odpowiednik studiów, więc tam są takie ostrzejsze tematy, to nie jest takie typowe high school musical. Także jest fajny, ostrzejszy humor, dużo muzyki, dobrej zabawy, przefajnie, super się to ogląda, naprawdę. I jedynkę, i dwójkę, ja się 5 razy popłakałam, ale ja płaczę nawet na reklamie proszku do prania, jak mam swój dzień. Także wiecie, fajna taka romantyczna komedia, ale z pazurem, także polecam wam Pitch Perfect. I proszę was o jakieś polecenia takich fajnych filmów w podobnych klimatach, jeżeli znacie, bo strasznie mi się to spodobało. I co jeszcze mam? Jeszcze mam jeden film, który obejrzałam dzięki waszemu poleceniu, za co bardzo dziękuję, kilka dziewczyn mi tego polecało. To jest film Dzikie Historie. I to jest taki nietypowy film, bo to jest jakiś tam brazylijski, portugalski, nie wiem, pewnie strasznie pieprze, ale sprostuję to pod filmem tam w opisie. I to jest film, który jest ciekawie zrobiony, bo na niego się składa kilka osobnych historii, jakby te historie łączą się w tym, jakby to je łączy, że w pewnym momencie główny bohater, bohaterowie przeżywają jakby takie załamanie psychiczne i po prostu im odpie i robią rzeczy, których jakby nie spodziewałoby się po nich społeczeństwo, że tak powiem. Także bardzo ciekawe, kilka historii jest przerażających, mrożących krew w żyłach, ciekawych, na pewno wszystkie są zaskakujące i niespodziewane, ale ostatnia historia, o Boże, jak ja na tym płakałam, po prostu tak mi się łzy lały. Najpiękniejsza historia miłosna, jaką widziałam w moim życiu, ta ostatnia historia właśnie z tych dzikich historii, ostatnia historia, ta historia na ślubie, po prostu ja poległam, przepiękna, wspaniała, dziękuję wam za polecenie, bo rewelacyjny film, a to jest taka czarna komedia, takie coś, także naprawdę wam polecam, jeżeli lubicie takie inteligentne, inne, śmieszne, poruszające, ciekawe, po prostu takie inne filmy, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to bardzo wam polecam. Wypiszę tam na dole dokładnie tytuł i tego reżysera pewnie i z jakiego kraju to pochodzi, bo oczywiście spaliłam, że nie wiem, ale bardzo fajne, to jest najważniejsze. Teraz jeszcze tak, mam polecenia muzyczne. Wiadomo, muzyki jest miliony, ale chciałabym wam polecić taką młodą polską wokalistkę. To nie jest tylko wokalistka, ale między innymi to jest dziewczyna, która brała chyba udział w ostatniej edycji Voice of Poland. Nie wiem, ja nie oglądam tych wszystkich pierdół, ale oglądam Voice of Poland, bardzo lubię ten program. Uważam, że jest bardzo wysoki poziom muzyczny, bardzo wysoki poziom wokalny i jest spoko. Czasami trenerzy są żałośni, ale ogólnie fajny poziom, dobrze mi się to ogląda, także nie bredząc. W ostatniej edycji właśnie występowała taka dziewczyna, która
się nazywa Sarsa. Sarsa, chyba Markiewicz. Cały czas mi chcę powiedzieć, że Sansa, bo Sansa jest w Grze o Tron, ale to chyba Sarsa, czekajcie, mam tutaj. Tak, Sarsa. Sarsa chyba Markiewicz nazywa. I ona doszła do finału w drużynie chyba Barona i Thompsona, tych, wiecie, z tego Afromental, o, jestem strasznie do dupy z tymi zespołami. I ona chyba się prawie dostała do finału, ale miała jakiś wypadek, coś takiego, no i wypadła z tego programu. I może na całe szczęście, bo z tego co widzę właśnie wydała jakiś singiel. I ten singiel się chyba nazywa Naucz Mnie. Nie jest rewelacyjny, jest okej, jak na polskie warunki, tak jest bardzo fajny, dosyć nowocześnie wyprodukowany. Ale znalazłam jej kanał na YouTubie i powiem wam, że dużo tam ma takich swoich kompozycji, chyba trochę coverów też. Dużo fajnej muzyki, naprawdę. Jest taka jedna piosenka, ona się nazywa Chill bodajże. Spróbuję wam gdzieś tutaj podlinkować pod moim filmem. I naprawdę jest super. Naprawdę jest super, jest po angielsku i w ogóle jest spoko. Kojarzy mi się trochę, jakby ją śpiewała Lana Del Rey, a trochę Florence, a trochę ktoś tam jeszcze. Wiecie, ona ma taki bardzo nietypowy styl, taki swój własny, unikalny charakter. Wiem, że ona tam się głębiej nad tą muzyką pisze, chyba doktorat teraz związany z czymś tam, nie wiem dokładnie, nie śledziłam jej aż tak, ale gdzieś tam coś czytałam, komponuje, też pisze dla innych muzyków. Także bardzo fajna, ambitna osoba ze swoim indywidualnym stylem, co się rzadko zdarza i co warto polecać, rozprzestrzeniać i w ogóle. Także zapraszam was na jej kanał. Postaram się go podlinkować. Niestety nie znam osobiście tej dziewczyny, ale wydaje się bardzo spoko i zachęcam do klikania i do oglądania, jeżeli wam się spodoba. Się spodoba, jeśli nie spodoba, no to się nie spodoba. Trudno, nieważne. No i co? A jeszcze chciałam polecić jeden kanał na YouTubie. Taki nietypowy kanał, bo wiadomo, ogląda się tysiące tych beauty, jakieś tam góry i w ogóle ble, ble, ble. W ogóle nazwa beauty guru jest dla mnie najbardziej idiotyczną nazwą we wszechświecie, najbardziej zadufaną w sobie i okropną. Nie wiem, jak w ogóle można się tak nazywać, ale nieważne. Ale chodzi mi o kanał takiego chłopaka, on jest chyba z Manhattanu, na Manhattanie mieszka, nazywa się... A, żebym tego nie spieprzyła, tam mam telewizor, zobaczę, czekajcie. Jak się nazywasz? Jestem taka ślepia. Charles Gross. I to jest bardzo ciekawy chłopak, bo on ma właśnie swój kanał, chyba teraz publikuje codziennie filmiki. Ten kanał nie jest jeszcze za duży, nie jest za bardzo popularny, ale on jest ekspertem jakby w dziedzinie torebek damskich, zwłaszcza torebek Hermes, torebek Birkin. Także kiedyś zajmował się jakby skupywaniem starych tych torebek i sprzedawaniem ich. Także jeżeli chcecie kupić jakąś nową, ekskluzywną torebkę, to na pewno będzie miał ich recenzję albo powie wam, jak sprawdzić, czy jest oryginalna i w ogóle, i w ogóle. Ma taki styl, wiecie, taki i w ogóle, i używa czasem makijażu, jest taki tego, ale jest przefajny, prześmieszny, bezpośredni, nie pieprzy, bez sensu, jest bardzo naturalny, zna się na tym, co mówi, mówi o wielu właśnie takich markach, po prostu droższych, nie wiem, jakieś Louis Vuitton, Chanel, jakieś Diory, zna się po prostu, wie, o czym mówi, także bardzo fajny, taki bardziej modowy, trochę beauty, dużo o torebkach, trochę o butach, bardzo ciekawy kanał, świeża krew jakaś też, także podlinkuję. Dziękuję wam jego kanał na dole i polecam. Tylko to jest oczywiście anglojęzyczne, jeżeli też oglądacie po angielsku filmiki, no to wam mogę polecić. No i żeby chyba nie przyciągać, tak tego patrzę na tą moją listę, tak plus minus, wszystko o wszystkim chyba już się nagadałam. Także co, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, może polećcie mi coś, jeżeli możecie, bo lubię te wasze polecenia, mi się strasznie sprawdzają. Będę się dała każdą łapkę do góry, jeżeli tylko wam się ten film podobał, albo jeżeli będzie przydatny. Oczywiście zapraszam też na mojego Face'a i na Instagram i na Snapchata i wszystkie linki są pod filmikiem do tych takich mediów społecznościowych, także można mnie tam dodać. I jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście można, jeżeli chcecie mieć mnie 5 razy w tygodniu, tak? 5 razy w tygodniu, przepraszam. No. Także raz jeszcze dzięki za oglądanie i do zobaczenia prawdopodobnie jutro, albo pojutrze, jakoś tak, nie wiem. No, w każdym razie dzięki za oglądanie, pa!